I to będą, pierwszy będzie Artur Kurzeja, rolnik ekologiczny z Bełchatowa, specjalizujący się w starych odmianach roślin, znaczy jabłek i tłoczeniu soków. Zapraszam. Postaram się szybko. Wydawałoby się, że odeszliśmy od tematu starych sadów, bo tu grzyby już były, ale jednak wrócimy i może ja spróbuję parę słów powiedzieć o sobie, o swojej drodze i przygodzie ze starymi sadami, kiedy ona się zaczęła. Tak jak wczoraj powiedziałem, przygoda ta zaczęła się 10 lat temu, wtedy kiedy kupiwszy sobie 17-arowy kawałek ziemi, nie wiedziałem co z nim zrobić i kojarząc obrazy z dzieciństwa, starych, pięknie kwitnących jabłoni, pomyślałem, chyba chciałbym takie mieć. Smaki oczywiście pozostają na całe życie z dzieciństwa, więc od razu też te smaki przyszły do głowy. I to był pierwszy z powodów, dla których chciałem się zająć tą pasją. Ta pasja się rozwinęła, bo z 17 arów jest teraz 2,5 hektara, a ten sad jest w różnym wieku. No ale to nie był tylko i wyłącznie ten powód. Innym powodem było to, że dowiedziałem się od rodziny swojej, którzy mają sady towarowe, ile razy w ciągu roku oni je pryskają. I jak się dowiedziałem, to przestałem mi kupować jabłka, bo oni się przyznali, że oni to robią 40 razy w roku. Jeżeli ja słyszę w telewizji o zdrowych polskich jabłkach, tych towarowych, to jakoś nie do końca mi się chce wierzyć. Oni je pryskają przeciwko wszystkiemu, dają tam witaminy. Te jabłka oczywiście no, konsumenci oczami kupują, więc no, muszą być przepiękne, każde jednakowe, a tak się nie da ze starymi odmianami i to trochę inaczej wychodzi. Ale to, co mam u siebie i co teraz już jest ekologiczne, to w 100% wiem, że jest na pewno zdrowe, bo ja niczym tego nie traktuję, a co słabe, to wypada i nasadzam nowe. I tak to sobie po prostu rośnie. No więc drugi powód to powód prozdrowotny. Trzeci powód to właśnie no taki, że to jest opcja na zdrową porcję jedzenia. Nie tylko jabłek, bo z samych jabłek za wiele się nie zje, więc trzeba jakoś je przetwarzać. I z czasem okazało się, że zacząłem produkować sok jabłkowy i o tym powiem później. A tutaj niektórzy już spróbowali tego soku jabłkowego. To jest właśnie mój sok jabłkowy z tych starych odmian. Czwarty powód będzie, dla którego zainteresowały mnie te stare sady. To jest coś takiego, że myślę sobie, że niektórzy mają tak, że chcieliby po sobie coś zostawić. I pomyślałem, że no oprócz dzieci to fajnie byłoby jeszcze coś i sad na pewno będzie tym, co po mnie zostanie. Jest takie powiedzenie stare, że najlepszy sadek, który posadził dziadek. Więc to właściwie ten sad, który ja sadzę, kiedyś będzie przysparzał korzyści pewnie wnukom, bo on wejdzie w pełni owocowania za jakieś 30-40 lat, kiedy się pojawią wnuki i być może będą chciały próbować tych smaków. Smaki w tym sadzie starych odmian są naprawdę różne, dlatego że takiej korby dostałem na tym punkcie, że wymyśliłem sobie, że wszystkie możliwe odmiany, które w okolicy znajdę, które gdzieś zainteresują mnie, nauczyłem się szczepić, okulizować i sam po prostu sobie kolejno nasadzałem kolejne odmiany. Więc w moim sadzie jest około 50 odmian jabłoni. Połowa z nich jest opisana i wiem, które to są, a połowa jest nieopisana, czyli po prostu jakieś są, może kiedyś jakiś pomoluch się tym zainteresuje, jako taki bank odmian i kiedyś przyjdzie i będzie chciał coś o tym na przykład napisać. Korzyści tego są niesamowite, bo wchodząc do sadu widzę taką różnorodność form, kolorów, smaków, owocują w różnym przedziale, że no, po prostu aż chce się popróbować tych jabłek. Nie jest prawdą, że jak coś jest ekologiczne, to jest nieładne, pryszczate i tak dalej. Niektóre stare odmiany same z siebie wytworzyły przez wieki odporność na niektóre choroby. I po prostu te odmiany wyglądają całkiem dobrze, więc konsument może spokojnie takie jabłko kupić, a jeżeli chce się sok z tego tłoczyć, to już w ogóle nie ma żadnego problemu, bo to przecież i tak w soku tego nie widać. No i ostatni powód dla założenia sadu to wszyscy tak chętnie ostatnio mówią o patriotyzmie. No i fajnie jest być patriotą, jak się ktoś zapisze do jakiejś grupy albo sobie, nie wiem, coś wywiesi albo coś zamanifestuje. No ja pomyślałem, że to jest mój taki trochę patriotyzm na zasadzie tego, że coś zbieram, co było stare
i żeby to nie zaginęło. I to taka moja forma patriotyzmu jest w tym wszystkim. I... Dziękuję. Tak. Aha, nie. Pytania jeszcze? Nie, nie, jeszcze, już 5 minut minęło. O dobrze, to już się streszczę, przechodzę do soku. No więc jak powiedziałem, nie da się zjeść tych jabłek wszystkich, więc podejrzałem w Niemczech, że można kupić maszyny za pieniądze całkiem takie, wcale nie największe i tłoczyć sok i okazuje się, że ten sok ze starych odmian jest nieporównywalny z jabłkami z Grójca tudzież z innych regionów, ponieważ nowoczesne odmiany są tylko słodkie właściwie, a stare odmiany są również kwaskowe, co powoduje, że ten sok jest bardziej intensywny w aromacie. Ten sok nie jest zawsze jednakowy, bo jak tłoczę z 5 odmian jakichś, które akurat owocują, no to po miesiącu będą to inne odmiany, więc on za każdym razem jest trochę inny. No ale jeżeli ktoś ma świadomość tego, to mu to nie przeszkadza i myślę, że to jest nawet korzyść, bo po prostu ubogacamy swoje zmysły w tym zakresie. No to tak chyba krótko. Wiem, że mam mało czasu, więc właściwie o tym chciałem powiedzieć. Ja tu jeszcze jestem, jeżeli ktoś będzie miał jakieś... A, były pytania wcześniej odnośnie zakupu drzewek. To powiem, bo tu się osoby interesowały. Jeżeli ktoś chce posadzić taki sad starych odmian wysokopiennych, bo trzeba rozróżnić rzecz, że nie wystarczy kupić na rynku czy u sprzedawcy drzewko, które się nazywa szara reneta, bo ono może być szczepione na podkładce nisko rosnącej i wtedy ono urośnie powiedzmy 3 metry i wymaga bardzo dobrej gleby. Tylko trzeba, kupując szarą renetę, jak chce mieć wysoką odmianę, to musi być szczepiona na siewce antonówki. I na to zwracajcie uwagę. Jeżeli wrzucicie w internet sobie, że na przykład szukacie konkretnej odmiany drzewa wysokopienne, to sprawdzajcie, czy są szczepione na siewce antonówki, bo te gwarantują to, że one będą wysokimi, takimi jak w terenie jeszcze gdzieś tam się ostały. I to jest bardzo ważne. Grusza na gruszy kaukaskiej, to Tomek mówił wcześniej, bo na innych podkładkach będą to małe drzewa. Szczególnie jest to ważne dla osób, które mają słabą bonitację gleby i na 5., 6. klasie to towarowy sad nigdy nie urośnie, a te na siewce antonówki, one mają system korzeniowy dużo mocniejszy i po prostu dadzą sobie radę, no na 5. klasie, na 6. to już nie, ale na 5. jeszcze sobie dadzą radę. Także to taka wskazówka. Gdyby były pytania, to ja potem proszę, to tak krótko o mnie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Arturowi za ciekawy wykład. Można było słuchać i zadawać pytania i tak spędzić pół dnia na tym ciekawym temacie kolejnym.